Cześć, witam. Skandynawski książkowy miszmasz. Miszmasz książkowy, ten iberyjski, bardzo Wam się podobał. Dziękuję za wiele polecajek, ciekawych tytułów, które już sobie zamówiłam, a niektóre nawet przeczytałam. A teraz Skandynawia. Zacznę od książki, która niezbyt mi się podobała. Vigdis Hjort, Song nauczycielki. Ale powiedziałam wtedy, że ona, ta autorka, napisała również drugą pod tytułem Spadek. No i ze Spadkiem to jest już zupełnie inaczej. Spadek bardzo mi się podobał. Otóż mamy rodzinę bardzo zaawansowanych wiekowo rodziców, 85 i 80 lat, czworo rodzeństwa, trzy córki i brat. Z tym, że to rodzeństwo dzieli się na takie dwie grupy, starszych i młodszych. Brat i siostra są starsi i dwie najmłodsze siostry, no i rodzice sporządzają testament. Sporządzają testament i w nim zapisują właściwie wszystkie dobra, no może nie wszystkie, ale dwóm młodszym córkom, a zwłaszcza chodzi tutaj o domki letnie, do których wszyscy są bardzo przywiązani, a jednak zostały zapisane młodszym córkom. No i na tym tle rozgrywa się konflikt. Dlaczego, kto, z kim, przeciw komu i zwłaszcza najstarsza córka, która opuściła dom bardzo dawno temu, ponad 20 lat temu i nikt nie wie właściwie dlaczego, taka czarna owca też domaga się udziału czy tego, żeby jeden czy ten domek do niej należał. Ale oczywiście wiecie, że domki i spadek to jest tylko pretekst. Pretekst do tego, żeby opowiedzieć o swojej rodzinie, o wydarzeniach, które już dawno zostały zamiecione pod dywan, odkryć tajemnicę, dlaczego ona opuściła rodzinny dom. Książka napisana naprawdę bardzo świetnie, fabuła interesująca, polecam. I druga, to jest już Szwecja. Jesteśmy w Szwecji. Łódź 370. Śmierć na Morzu Śródziemnym. Została napisana przez Annach Björk i Matriasa Bejmu. To jest właściwie taki reportaż fabularyzowany, przepraszam, o tych, którzy płyną z Afryki do Europy, czyli o emigrantach z Syrii i innych miejsc ogarniętych wojną. Ale ci reporterzy szwedzcy obserwują przede wszystkim jeden szlak z Turcji na wyspę Lesbos w Grecji. Piszą o tym, w jaki sposób ci ludzie wsiadają na te łodzie, kim są przemytnicy, ile trzeba zapłacić i tak dalej. A szczególnie interesuje ich los łodzi 370, która w nocy z 4 na 5 stycznia 2016 roku zatonęła właśnie w drodze z Turcji na wyspę Lesbos. Były na tej łodzi 53 osoby, niektóre się uratowały i one właśnie opowiedziały o tym, że miały szansę, że wszyscy mieli szansę się uratować, ponieważ w pobliżu było kilka statków, a najbliżej jeden z nich. I kiedy właśnie ci płynący na łodzi, statek do nich się zbliżył i jeden z marynarzy wyszedł na pokład, oni błagali, żeby zabrał chociażby dzieci, żeby dzieci się uratowały. I wtedy ten marynarz zrobił tak. Ratujcie nasze dzieci, krzycząco sił w płucach. Lecz człowiek na pokładzie nie reaguje, zapala papierosa, patrzy, jak toną 53 osoby, ale nie reaguje, zaciąga się głęboko i rzuca w ich stronę niedopałek. Żarzące się resztki opadają w kierunku maleńkiej gumowej łodzi. Człowiek na statku zamyka za sobą drzwi, więcej go nie zobaczą. I kiedy autorzy dowiedzieli się o obecności tego statku w pobliżu łodzi 370, zaczęli dociekać, jaki był to statek, do kogo należał, co wiózł na pokładzie, dlaczego nie pomógł. No bo tak naprawdę kapitana można oskarżyć o ludobójstwo, jako że nie udzielił pomocy ludziom, tej pomocy potrzebującym. Zagadkę odkrywają, dowiadują się, czyj był statek i dlaczego pomocy nie udzielił. Naprawdę książka bardzo ciekawa, wiele można się dowiedzieć o tych właśnie przepływających ludziach, właściwie o mechanizmie. Właśnie mechanizmie, jak wsiadają do łodzi, za ile i tak dalej. Ciekawa, polecam. Łódź 370. I teraz Żywica. Książkę Żywica napisała Anne Riel i jest to książka duńska, tak.
duńska. Wiem, że Dania to nie Skandynawia, ale... No ale tak się zawsze kojarzy. I zaskoczenie, bo książka świetna, bardzo dobra. Bohaterką jest 8-letnia Liv, która mieszka z rodziną na, no, w takim domu, daleko od sąsiadów. Właściwie ta rodzina żyje własnym życiem, a książka zaczyna się tak. Gdy tata zabijał babcię, w białym pokoju panowała ciemność. Byłam tam. Karl też, ale go nie widzieli. Był poranek wigilijny, pruszył śnieg, ale tamtego roku nie było białych świąt. Wówczas wszystko wyglądało inaczej. Wtedy rzeczy taty nie zajmowały jeszcze tyle miejsca, by nie dało się wejść do salonu. Mama nie była też jeszcze taka gruba, by nie móc wydostać się z sypialni. Było to natomiast po tym, jak zgłosili, że umarłam. Bym nie musiała iść do szkoły. Rzeczywiście, wówczas w moim życiu wiele spraw zajmowało dużo miejsca. Wielu rzeczy doświadczałam też po raz pierwszy, jak na przykład zabijania babci. I właśnie ta Liv żyje, tak mi się skojarzyło z filmem Co gryzie Gilberta Grape'a. Jeżeli oglądaliście, to wiecie, o czym mówię. Rodzina, podwórko, wszystko zawalone jakimiś tam odpadami, matka gruba, no w ogóle, aha, dziewczynka, rodzina stwierdziła, że umarła, żeby nie musiała chodzić do szkoły, a ona w rzeczywistości żyła. No i finał, finał, zaskakujący finał, książka napisana naprawdę świetnie, żywica duńska, Aneriel, naprawdę polecam. I teraz, co to znowu jesteśmy w Norwegii? Tak. Tak. Norwegia. Jeżeli czytaliście książkę Półbrat, to będziecie wiedzieć, o kim mówię. Lars Sabe Christiansen. Jesteśmy w Norwegii, jest rok 1947. Ślady miasta, Ewald i Maj. Jest to pierwsza część powstającej trylogii i bardzo mi się podobała ta pierwsza część, więc kupię na pewno następne. Bohaterem jest Karl. Nie, Jesper Christoffersen. Chłopiec, właśnie, który mieszka w tej rodzinie, jego ojciec ma na imię Ewald, zaczyna chorować, matka ma na imię Maj, no i ta rodzina tak sobie trwa. Karl jest innym, dziwnym dzieckiem, nie może znaleźć sobie przyjaciół, aż wreszcie znajduje przyjaciela w szkole, który ma na imię, już wam mówię, Jostein, i tenże Jostein jest głuchy. Dlatego, to znaczy, Jesper się z nim zaprzyjaźnia i mówi, będę słyszał za ciebie świat. Co jeszcze jest ciekawe w tej książce? Matka jest zaangażowana charytatywnie, działa w oddziale Czerwonego Krzyża, właśnie w Oslo. I to jest taki oddziałek sobie, właściwie dzielnicowy. I tutaj mamy sprawozdania z tego, z posiedzeń Czerwonego Krzyża i one są jak lustro, w którym odbija się cała powojenna Norwegia. Więc bardzo książkę polecam, pierwsza część trylogii, jeżeli czytaliście Półbrata, to dajcie znać. Ja mam, zaczęłam, ale nie skończyłam, więc czy warto kończyć? No i w ogóle podyskutujmy o sobie, o literaturze skandynawskiej. Bez czego nie może się obyć miszmasz skandynawski? No oczywiście bez kryminału. I to jest jeden z ostatnich, które przeczytałam, Viveka Stein, Na spokojnych wodach. Aha, ciało, tak, tak. Zostaje wyłowione ciało człowieka oplątane siecią rybacką w takiej małej nadmorskiej miejscowości i co dalej? No właśnie, kim był ten człowiek? Dlaczego taki los go spotkał? Kim się okazuje sąsiadka mieszkająca za płotem? Więc jest to wszystko, co w skandynawskim kryminale powinno być. A więc woda, ten tam, ponury nastrój, sąsiedzi, tajemnica, właściwie no wszystko, polecam. No nie jest to najwybitniejszy kryminał, ale można przeczytać. Jeszcze raz, Viveka Stein, Na spokojnych wodach. To był mój miszmasz
skandynawski. Przygotowuję się do innych miszmaszy i muszę Wam powiedzieć, że z niemieckojęzycznym miszmaszem mam problem. Okazuje się, że polskie wydawnictwa niewiele tłumaczą, niewiele się literatury niemieckiej, niemieckojęzycznej ukazuje współczesnej na naszym rynku, a być może się mylę, proszę o podpowiedzi. To bardzo mi ułatwi przygotowanie niemieckojęzycznego miszmasza. Dziękuję, do zobaczenia.